brat Piotr Wardawy, kapucyn z klasztoru braci mniejszych kapucynów Namiodowej w Warszawie. Ta praktyka tych prawie 3 lat pracy z bezdomnymi pokazała mi bezdomnych, którzy nie potrzebują właściwie tylko i wyłącznie zupy, ubrania, takiego wsparcia socjalnego, ale potrzebują czegoś więcej. I najtrudniej jest dostrzec, jakie tak naprawdę oni mają potrzeby. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No ale ja nie mam siebie za co kochać. Więc ludzie, nie liczcie na moją miłość, bo ja siebie nienawidzę. Że co? Że co? Że robię miny do witryny i ludziom w kawiarni to przeszkadza. A, bo co? W naszych działaniach promocyjnych, naszej charytatywności dla bezdomnych wspiera nas Teatr Kamienica na czele z dyrektorem panem Emilianem Kamińskim, który kapitalnie nas tutaj przyjął. No i Jacek Kawalec ze swoją monodramą, którą po prostu wykonuje doskonale. I oprócz tego również Radosław Pazura. Tych wiele osób pokazuje, że no, trzeba bezdomnym pomagać. Nawet z Radkiem Pazurą, jak rozmawialiśmy ostatnio o tym, to on mówił rzeczywiście, dlaczego on w to się angażuje, bo on też mógł być bezdomny. To właściwie jest coś, co dotyczy każdego z nas. Znamy wielu aktorów, wielu ludzi zaangażowanych w media, w show biznes, którzy już tą drogę choroby alkoholowej przeszli, mają to piętno na sobie, ale są trochę szczęśliwsi. Nie wszystkim to się udało wyjść na prostą, ale tym, którym to się udało, poprzez różne traumatyczne doświadczenia, są bardziej wrażliwsi. Tak, panie doktorze, słyszę głosy, słyszę mój prywatny hejnał wariacki na rozpoczęcie każdego pieprzonego dnia. Mieszka we mnie diabeł, który gra na trąbce i namawia, żebym ze sobą skończył. Przestań grać, odejdź! Ani z nim sobie nie podetnę, ani z mostu nie skoczę. Jak mnie stąd wypuszczą, to skoczę do kiosku po fajki albo do kina na film. Wiemy, że ludzie są wrażliwi, są dobrzy, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak pomagać osobie bezdomnej. I między innymi ta akcja w teatrze to jest ogłoszenie warszawiakom i wszystkim innym, którzy usłyszą o tym wydarzeniu, że można dobrze pomagać bezdomnym. Czyli jest to taka promocja dobrego, przemyślanego, zaangażowanego pomagania bezdomnym. To nie jest tylko kwestia tego, żeby zrobić coś, zupę ugotować, dać mieszkanie. To nie jest to. Trzeba coś o wiele głębiej. I z kolei, żeby im pomagać dobrze, trzeba mieć pewną bazę, trzeba mieć pewne zaplecze. To nie da rady pomóc poprzez danie 2 złote, które pójdą prawdopodobnie na alkohol, ale trzeba przygotowywać pewną bazę. Stąd też pomysł naszej wspólnoty w klasztorze warszawskim, aby wybudować nową jadłodajnię na zapleczu klasztoru, ponieważ obecne jadłodajnie są to warunki improwizowane i bardzo trudne zarówno dla wolontariuszy, jak i dla samych bezdomnych. To nowe zaplecze pomocy bezdomnym da nam większe możliwości, porządną salę terapeutyczną, kuchnię dobrą, przystosowaną, spełniającą wszelkie normy, dobry punkt medyczny, jak również i łaźnie, pokoje, gdzie z bezdomnymi będzie można się spotykać. Po prostu dla nas będzie to inny świat pomocy bezdomnym. Pamięć jest jak złość, której nigdy dość, zabijania serc. Nie pamiętaj więc żadnej chwili tej, gdy stracony czas był sekundy swe, tylko po to był zami ranić nas. Chciej zapomnieć łzy każdą tamtą łzę. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Nazywam się Emilian Kamiński, prowadzę Teatr Kamienica. To niezwykła pomoc, że Teatr Kamienica udostępnia właśnie swój spektakl, teatr na rzecz pomocy ludziom bezdomnym. Dlaczego? No trzeba tak zrobić. Ja w ogóle w tym momencie, kiedy bracia do mnie przyszli, ja w ogóle powiedziałem absolutnie tak. Mało tego, mam spektakl, który jest o bezdomnym. Właśnie Ta cisza to ja, gdzie gra Jacek Kawale, zresztą pięknie gra, jest właśnie o bezdomnym aktorze. Czyli człowieku,
który po prostu z jakichś tam powodów, tu z powodu alkoholizmu, po prostu stracił wszystko, jest bezdomny, sobie nie daje rady z życiem. Także tu się jakoś tak pięknie składa. Poza tym idee wszystkie takie pomocowe są mi bliskie, ponieważ jest na świecie dużo biedy, a między innymi bezdomność, i należy, uważam, tej biedzie pomagać. I broń Boże, nie dlatego, że mi się to zwróciło. Ja nigdy takich w ogóle nie mam w ogóle takich, to pomóż, to ci ktoś pomoże. Nie, ja w ogóle tak nie myślę. Uważam, że należy pomagać po prostu. My tymi bezdomnymi się tutaj wspólnie opiekujemy właśnie w jakimś takim pod skrzydłem kultury, prawda? Grając spektakl, zapraszając ludzi, zawiadamiając im o tym, że jest potrzeba takiej pomocy. Także to wszystko się tutaj harmonizuje. Piękne jest też to, że właśnie nie jest to jednorazowa jakby pomoc, tylko ten wieczór dzisiejszy wpisuje się w pewien cykl wieczorów na konkretną pomoc. Tak zamierzamy robić. No, mam nadzieję, że będą przychodzili tu ludzie, którzy rzeczywiście będą chcieli pomagać nam w tym. Ale absolutnie To jest pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie w tej sprawie. A jeśli istotnie, mój Boże, na wzór swój stworzyłeś mnie Ty, czego mnie zmienić nie możesz? Dlaczego ja jestem zły? Dlaczego kochając zabijam i z wolną wolą mi źle? Jak ma się serce do kija, co bardziej zaboli dziś mnie? Jacek Kawalec. Gram człowieka bezdomnego, który stał się właśnie człowiekiem bezdomnym trochę na własne życzenie, a trochę z powodu swoich uzależnień, uzależnienia od alkoholu, od miłości i od teatru, bo gram aktora alkoholika, takiego aktora, który grywał Hamletów w najlepszych teatrach, na najważniejszych scenach, no a z powodu właśnie swoich życiowych zakrętów i kłopotów stał się mieszkańcem dworca centralnego. Kiedy spotykamy człowieka, który chce od nas tam na piwo, zaczepia nas na ulicy, no to przeważnie myślimy, a jakiś mener i tak dalej, ale każdy taki człowiek ma swoją indywidualną historię. On nie bez powodu jest tym, kim jest. I dobrze jest mu podać rękę. Oczywiście lepiej chyba podać czasami wędkę niż rybę. Można takich ludzi zanimować, tak jak to robią tutaj właśnie bracia Kapucyni, przy okazji tej cennej inicjatywy budowy jadłodajni dla bezdomnych. Tacy ludzie, kiedy zaczynają robić coś, nagle ich życie nabiera sensu. Okazuje się, że mogą żyć dla innych. Bo to tak samo jak ta sztuka, postać, którą tutaj gram, to jest człowiek samotny przede wszystkim. To, że on ma problem alkoholowy, to jest jedna sprawa, ale on cierpi na potworną samotność. To słowo samotność tutaj pada jako pierwsze słowo tej sztuki. Jan Jakub Należyty, znakomity autor, bard, pieśniarz, napisał świetny tekst, niezwykle szczery i prawdziwy. I zaczął od trawestacji wielkiej improwizacji Mickiewicza. Samotność, cóż po ludziach. Dalej jest czym pijak dla ludzi i tak dalej, i tak dalej. Żeby tak nie popadać w taki ponury nastrój, to ja może powiem, że sam spektakl oddaje dużą nadzieję. I jest także spektaklem momentami bardzo pogodnym. Tu mamy wszystkie kolory tęczy, jeśli chodzi o różne uczucia. Od rozpaczy po euforię, poprzez właśnie radość. Mamy tutaj elementy kabaretu, bo ten człowiek, żeby zarobić na piwo, zaczepia ludzi na ulicy i daje naprawdę niezły show. Na tramwaj nie mam, to
sobie spaceruję. Wszędzie sobie mogę spacerować. Wszędzie jest mi po drodze. Wszędzie mogę spotkać kogoś ciekawego, do wycieczki się przyłączyć, parę złotych zarobić. Witam Państwa serdecznie. Mogę być Państwa przewodnikiem. Nie, nie potrzebujecie przewodnika. Odpoczywacie po trudach zwiedzania. W takim razie opowiem Wam o sobie. O! Na pewno interesują Was plotki z życia gwiazd. Ja jestem żywy tabloid. Chodzący brukowiec. Człowiek ulicy, choć niegdyś słynny aktor. Myślę, że każda rola, a szczególnie właśnie taka jak ta, uczy pokory. I zawodowej, i pokory takiej w życiu. Nie opuszczaj mnie. To ja! Twój bohater! Twój rycerz! Słyszysz? Poprzez ten teatr, miejsce bardzo ciekawe i piękne, chcemy zajmować się właśnie bezdomnymi, pięknem, które jest w bezdomnym. Teatr jest takim dobrym miejscem, żeby mówić o tych rzeczach. I mamy nadzieję, że warszawiacy właśnie zobaczą, że im więcej ludzi, tym lepiej. Dlatego taka Jadłodajnia jest miejscem doskonałym, gdzie możemy spotkać się właśnie z tymi bezdomnymi. Jadłodajnia jest takim miejscem, gdzie możemy wielopłaszczyznowo do nich dotrzeć, a warszawiacy mogą to zrobić. Jak kropla deszczu w ocean, ja błyskawica dla burz, choć jestem już dawno, mnie nie ma. Gdy umrę, na nowo mnie stwórz, choć jestem już dawno. Nie każdy bezdomny chce mieszkać w domu, nie każdy bezdomny chce przestać być bezdomnym, dlatego najpierw trzeba rozpoznać ich potrzeby, czyli czego oni tak naprawdę chcą. Nie chcemy ich na siłę zamykać w schroniskach, nie chcemy na siłę ich zamykać w jakichś noclegowniach, tylko zobaczyć, czego taki bezdomny potrzebują, bo on tak prędzej czy później ucieknie z takiego miejsca. Takim naszym ostatecznym już eschatologicznym celem jest to, żeby bezdomny, już umierając, wiedział, że nie umiera sam, że ma ludzi, którzy o nim myślą, że jest Pan Bóg, do którego może wołać, jak dobry Łotr na krzyżu. Takie doświadczenie mam, że jeden z bezdomnych, który 20 lat na ulicy siedzi, ma gdzieś rodzinkę, z dziećmi utrzymuje kontakt nawet, ale już nie chce wracać. To jest po prostu długa historia naprawdę wielkich zranień. I on w pewnym momencie powiedział, że on nigdy się nie spodziewał, że będzie mógł znać człowieka jak brata. Czy będzie mógł mieć brata. To jest dla niego niesamowite przeżycie. Po 20 latach właściwie samotności, oni są bardzo samotni. My chcemy im dać właśnie tego wsparcia, że nie są sami. To, co mówił święty Franciszek, po prostu ludzi potraktował nie inaczej jak tylko braci. Nie opuszczaj mnie. Pamięć jest jak złość, której nigdy dość, zabijania serc. Nie pamiętaj więc żadnej chwili tej, gdy stracony czas bił sekundy swe, tylko po to był zami ranić nas. Chciej zapomnieć łzy każdą tamtą łzę. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie!